Na zgliszczach I wojny światowej Niemcy błagają o Zbawiciela. Okultysta Dietrich Eckhart uważa, że go znalazł. Pragnął odbudowy Niemiec, ale jak to osiągnąć? Potrzeba nam Mesjasza. Pierwszym uczniem Hitlera zostaje młody idealista Rudolf Hess. To początek niemalże romantycznej relacji. Niespełniony żołnierz Heinrich Himmler widzi szansę, by walczyć o prymat swojej ideologii. Zagadnienia mitu, rasy i biologii bardzo go pociągają. Do końca pozostanie pod ich wpływem. Bohater wojenny Hermann Göring odkrywa pole do realizowania własnych ambicji. Miał określone wyobrażenie Niemiec. W pokonanym, rozczarowanym narodzie odnajduje się grupa odszczepieńców. Ich żądza zemsty doprowadzi do największych zbrodni w historii. Chłopcy wdający się w uliczne bijatyki za 15 lat zapanują nad większością krajów Europy. Oto historia popleczników Hitlera, zazdrosnych i walczących o władzę. Historia pochlebców, którzy stworzą potwora i staną się siłą sprawczą największych zbrodni III Rzeszy. Opowieść o kręgu wokół Hitlera zaczyna się pod koniec I wojny światowej. Na lotnisku wojskowym we Francji słynna niemiecka eskadra Latający Cyrk czeka na kolejną misję. Siedem miesięcy wcześniej stracili swojego dowódcę Manfreda von Richthofena, zwanego Czerwonym Baronem. Ale pojawił się nowy bohater, as myśliwski Hermann Göring. Göring był bohaterem narodowym. W I wojnie dzielnie walczył jako żołnierz piechoty. Potem został pilotem i też okazał się świetny. Zestrzelił 22 samoloty wroga, za co odznaczono go niebieskim Maxem. Wydawał się wówczas przystojnym mężczyzną, pryncypialnym, honorowym i niezwykle odważnym. Robi niezwykłe wrażenie. Jest dowcipny, inteligentny i charyzmatyczny. To jeden z tych mężczyzn, którzy wchodzą do pełnej sali i po kilku chwilach wydają polecenia. Zbliża się jednak kryzys. Krążą pogłoski, że cesarz zamierza się poddać. Göring nie ulega. Wojna nie toczy się po jego myśli, eskadra jest zdziesiątkowana, ale on nie zamierza się poddać. Zwołuje swoich ludzi i każe im ignorować donosy, że Kaiser ma zamiar ich opuścić. Nigdy tego nie zrobi, rzecze. Będzie wierny tak, jak oni są wierni jemu, walcząc o chwałę i honor ojczyzny. Mobilizuje swoich ludzi do ostatniej walki, na śmierć i życie. Gdy głosy cichną, nadchodzi rozkaz o wstrzymaniu wszystkich operacji na froncie zachodnim. Ten rozkaz to dla niego ogromny cios. Oznacza, że wszystko, za co walczył przez ostatnie 4 lata, na lądzie i w powietrzu, nie ma już znaczenia. Stracili wielu towarzyszy broni, walczyli w strasznych warunkach, wszystko na nic. Cesarz ich porzucił i zbiegł do Holandii. Niemcy muszą się poddać. Wygląda na to, że Brytyjczycy, Amerykanie i Francuzi pokonają Niemcy, nie postawiwszy stopy w tym kraju. Göring, jak wielu dumnych Niemców, jest zdruzgotany. Ma poczucie zdrady. Jak to się mogło stać? Wielu zadaje pytanie, kogo należy winić?
who to blame. Według Göringa wojny nie przegrali waleczni Niemcy. Na klęskę skazały ją tchórzliwe posunięcia lewicowych polityków. Göring i miliony jego rodaków mają poczucie, jakby wbito im nóż w plecy. Zgodnie z rozkazem, Göring ma przekazać samoloty aliantom. Nie zamierza jednak słuchać tych, którzy go zdradzili. By zapobiec oddaniu maszyn w ręce wroga, nakazuje pilotom wystartować i rozbić samoloty na niemieckiej ziemi. Ta eskapada ujawnia jego pewność siebie, butę i wiarę, że może lekceważyć prawo. Niemcy się poddały, ale Göring tego nie zrobi. Niemcy, do których wróci Göring, są narodem w kryzysie. Żołnierze wracali do kraju ogarniętego chaosem. Miliony ludzi nie miało pracy. Panował rozgardiasz polityczno-gospodarczy. Ubóstwo i głód zbierają żniwa. System sprawiedliwości runął i krajem raz po raz wstrząsają zamieszki. Niemieckie elity intelektualne są podzielone. Część wspiera lewicę, część radykalną prawicę. Na południu, w stolicy Bawarii, Monachium, rodzą się radykalne idee. Jednym z członków elity prawicowych ekstremistów jest 50-letni poeta i dramaturg Dietrich Eckart. Eckarta niewielu dziś kojarzy z nazizmem. Tymczasem stanowi jedną z najbardziej wpływowych postaci ruchu, który z ideologii uczynił siłę polityczną. Lubi wypić, ale już przed wojną zbił fortunę i zasłynął jako dramaturg. Jest nie tylko bogaty, ale też wpływowy. To kulturalny, znany poeta, który chętnie wygłasza swoje opinie. To skrajnie prawicowe poglądy, a jego zgodna z duchem czasu książka poprawnie po niemiecku jest fanatycznie antysemicka i zajadle rasistowska. Eckart jest też związany z tajną prawicową okultystyczną grupą znaną jako Towarzystwo Thule. Jego członkowie byli bardzo wpływowi. Wierzyli w Atlantis, z którego wywodzi się czysta rasa Aryjczyków, pięknych nadludzi. Ich wiara opierała się na założeniu, że Germanie to potomkowie Aryjczyków, przedstawicieli rasy nordyckiej, a ta stanowiła wspaniałą siłę, tworzącą cywilizację. Byli więc najlepszą rasą, bo pochodzenie i natura ich do tego predestynowały. Choć przekonania te są co najmniej dziwaczne, dla sponiewieranych wojną Niemców mit o wspaniałej przeszłości był ucieczką od upokorzeń. Budowanie poczucia tożsamości było wówczas bardzo ważne. Niemcy jako kraj miały zaledwie 40 lat. Tym, co połączyło jego mieszkańców, była chęć odkrycia korzeni germańskości. Co znaczyło być Niemcem? Jest też ciemna strona mitu tworzonego przez Towarzystwo Thule. Aryjczycy zostali bowiem osłabieni przez mieszanie się z gorszymi i zdesperowanymi rasami. Według Eckharta gorsza rasa sprawuje władzę i odpowiada za sytuację w kraju. To jak szukanie kozła ofiarnego. Eckhart twierdził, że odkrył międzynarodowy spisek. Poeta święcie wierzył, że wrogami aryjskich Niemiec są bolszewicy, komuniści, a przede wszystkim Żydzi. Żydzi chcą wytępić inne rasy poprzez infiltrację, niczym zarazki drążące organizm od środka. Niepoparta dowodami teza stała się podstawą najbardziej niebezpiecznej ideologii w historii. Eckhart pragnie zgładzić wewnętrznego wroga, ale by się to udało, jego idee muszą wyjść poza kręgi elit i dotrzeć do mas.
Musi nimi urzec rozczarowaną klasę robotniczą. W tym czasie po likwidacji eskadry Hermann Göring powraca do Monachium. Po wojnie w oczach wielu ludzi uchodził za bohatera. Paliło go jednak poczucie niesprawiedliwości, że Niemcy, mimo wysiłku i poświęcenia, które powinny zaprowadzić je do zwycięstwa, poniosły sromotną klęskę. Göring na własnej skórze doświadcza poniżenia. Ulicą rządzi przemoc, a byli oficerowie często padają ofiarą ataków socjalistycznych bojówkarzy. Zostaje napadnięty przez łobuzów, którzy próbują zerwać odznaczenia z jego munduru. Nie pobicie, a właśnie brak szacunku dla munduru naznaczy go na całe życie. Gorycz Göringa pogłębia to, że jego mundur i medale nie wzbudzają podziwu. Trudno mu to zrozumieć. Przecież jeszcze kilka miesięcy temu cieszył się poważaniem. Tak wyglądał powrót żołnierzy do domu. Nie mogąc znaleźć pracy w Monachium, as myśliwski zarabia na życie jako pilot kaskader. Na początku 1919 roku wyjeżdża z Niemiec, chroniąc się przed zamętem w kraju. Ucieczka od chaosu będzie cechowała całą jego karierę. Ale ludzie pokroju Eckharta są zmotywowani do działania. Na początku 1919 roku okultyści z Towarzystwa Thule wdrażają plan rozpowszechniania swoich prawicowych idei. Zakładają organizację o charakterze politycznym, Niemiecką Partię Pracy. Wówczas jest to jedna z wielu grup spotykających się w monachijskich pijalniach piwa. W latach 20. piwiarnie stanowiły mikroświat agitacji politycznej. Początki partii nie są nadzwyczajne. To kolejna mała, szkodliwa, rozgorączkowana antysemityzmem grupka krzykaczy, których nikt nie traktuje poważnie. Upokorzeniom Niemiec nie ma końca. Nadchodzące wydarzenia sprawią, że wypaczona ideologia Eckharta znajdzie nowych zwolenników. Latem 1919 roku przedstawiciele zwycięskich państw zjeżdżają do Paryża, gdzie 28 czerwca Niemcy podpisują słynny traktat wersalski. W Europie panuje radość, ale dla Niemiec traktat jest katastrofą. Są zobowiązane do wypłacenia reparacji wojennych. Nikt nie myśli o społecznych konsekwencjach traktatu wersalskiego. Niemcy zobowiązane są do wypłacenia rekompensaty w wysokości 260 bilionów marek, co stanowi równowartość 860 bilionów dzisiejszych dolarów. Muszą także oddać 1/5 przemysłu i niemieckie kolonie, które mają przejąć alianci. W Europie zobowiązani są do oddania sąsiadom 13% terenów kraju. Prawie 7 milionów Niemców traci obywatelstwo i zostaje Polakami lub Czechosłowakami. Nacjonaliści tacy jak Eckhart nie byli w stanie znieść hańby swojego kraju. Niemcy Eckharta, będące potęgą przemysłową Europy, zostają poważnie osłabione. W sierpniu 1919 roku formuje się nowy demokratyczny rząd Republiki Weimarskiej. Ma zastąpić autokrację Kaisera i jego generałów. Według Eckharta nowy rząd zdominowany jest przez Żydów i liberałów. Jego partia musi przejąć władzę, ale by to nastąpiło, niezbędny jest lider, człowiek, który umie porwać masy. W pismach Eckharta słowo Mesjasz pada kilkakrotnie. Poeta pragnął odbudowy Niemiec, ale jak to osiągnąć?
Potrzeba nam Mesjasza. Zwykle przywódcami byli ludzie znani, o ugruntowanej pozycji. W tym okresie pojawia się tęsknota za zupełnie innym politycznym liderem, nieznanym, acz charyzmatycznym. W 1918 roku Eckhart pisze wiersz Bezimienny. Opisuje w nim zwykłego żołnierza o przenikliwym spojrzeniu, który okaże się zbawicielem narodu niemieckiego. 12 września 1919 roku, pijalnia piwa Sternekerbrau. Jesienią podczas spotkania niemieckiej partii pracy w pijalni pojawia się szpieg. Został wysłany przez armię, by następnie złożyć raport. Antykomunistyczna i antysemicka ideologia jest bliska jego przekonaniom. Odkrywa, że mówią językiem, który on rozumie. Zainspirowany przestaje notować i zwraca się do tłumu. Od pierwszej chwili zauważa, że jego głos przyciąga uwagę. Wstaje i przemawia, a wszyscy inni milkną pod wrażeniem jego pełnej pasji, choć zajadłej mowy. Nazywa się Adolf Hitler. Eckhart jest oczarowany. Hitler wskazuje na stół i wygłasza jedno ze swoich fanatycznych przemówień. Eckhart błyskawicznie pojmuje, że to człowiek, który jest ich przyszłością. Widzi w Hitlerze tego, który dotrze z jego przekazem do mas, wyniesie aryjską ideologię poza miejskie elity, a być może prawie cały naród. Podczas pierwszego spotkania przypadają sobie do gustu. Eckhart przywołuje koncepcję Mesjasza i w nieco mniej wzniosłych słowach chwali Hitlera jako człowieka o ponadprzeciętnych zdolnościach. Połączyła ich więź, choć wiele też różniło. Eckhart był bywalcem salonów. Hitlera zabawy nie interesowały. Eckhartowi spodobał się ten prosty, acz charyzmatyczny żołnierz, który porusza kwestie, o których poeta potrafił pisać jedynie w wyszukany sposób. Nie tylko na Eckharcie Hitler robi wrażenie. W tłumie jest też młody student, Rudolf Hess. Hess jest młody i chłonny. Zaczyna uważnie słuchać Hitlera. Pochodził z bogatej rodziny. Podczas wojny odznaczył się odwagą i dyscypliną. Potem znalazł ucieczkę w mitach i ideologii towarzystwa Thule. Ale to przemawiający Hitler zupełnie go oczarował. Idzie do domu i oznajmia swojej dziewczynie. Poznałem go. Długo opowiada jej o umiejętnościach Hitlera i jego charyzmie Mesjasza. Przeżywa euforię bliską zakochaniu. Odurzony Hitlerem Hess stanie się jednym z jego pierwszych uczniów i założycielem wewnętrznego kręgu, do którego niebawem wstąpią inni. Wśród nich znajdzie się 19-latek, syn nauczycielki, Heinrich Himmler. Wszedł w dorosłość u schyłku wojny i choć marzył o walce, było już za późno. Jedną z największych frustracji Himmlera było to, że był za młody, by walczyć podczas wojny. Przejawi się ona później w jego militarnych ambicjach. Jako chorowite dziecko Himmler namiętnie pisał dziennik i kolekcjonował znaczki. Jest młodym dziwakiem, niezbyt towarzyskim. Prawdopodobnie tłumi swoją seksualność. Miał kompleks niższości, z którym walczył agresją. Jego relacje z innymi były destrukcyjne. Ojciec Himmlera, by syn nie popadł w tarapaty, wysłał go na studia rolnicze na Uniwersytecie w Monachium.
Jednak umysł młodzieńca zaprzątają te same mity i demony, którymi karmią się okultyści Eckhart i Hess, więc jego podejście do studiów również odbiega od innych. Himmler to dość tajemnicza postać. Uwielbiał okultyzm i mity. Jedną z ideologii, która go fascynuje, jest Blut und Boden, krew i ziemia. Zgodnie z nią niemieckie społeczeństwo powróci do korzeni. Gospodarka kraju oprze się na rolnictwie. Będzie go zamieszkiwać naród czystej rasy nordyckiej, dzięki czemu państwo stanie się potęgą. Himmlera pociąga ideologia wsparta na mitologii, czystości rasy i ziemi. Do końca pozostanie pod jej wpływem. Wkrótce ten niespełniony żołnierz spotka człowieka, który da mu szansę, by walczył o swoje przekonania. Na razie jednak na to za wcześnie. Choć Eckhart wierzył, że Hitler wybawi naród, wie, że drogocenny kamień wymaga starannego szlifu. Eckhart w pewnym sensie staje się mentorem Hitlera. Uczy go, jak się nosić, by wzbudzać respekt. Kupuje mu krawat, koszulę, garnitur i płaszcz. Oprowadza go po salonach, oznajmiając: oto człowiek, który wyzwoli i poprowadzi naród niemiecki. Szybko okazuje się, że cenny kamień jest oporny na szlif. Można go było ubrać w garnitur i krawat, ułożyć włosy w odpowiedni sposób, ale kiedy pojawiał się na przyjęciach, wygłaszał antysemickie monologi, czym żenował matrony. Jako ubogi i głodny człowiek opychał się bez opamiętania. Zupełnie brakowało mu ogłady. Stopniowo Eckhart uczył go etykiety. Mężczyźni, których dzieli 20 lat, zostają przyjaciółmi. To była relacja uczeń-nauczyciel lub, jak kto woli, ojciec-syn. Łączyło ich też poczucie braterstwa. Po mianowaniu Hitlera przewodniczącym propagandy partii, mężczyźni dopracowują ideologię ruchu. Razem są nie do pokonania. Hitler i Eckhart świetnie się uzupełniali. Choć ten drugi nie miał zdolności krasomówczych, dobrze pisał i znał się na teorii. Hitler był zbyt porywczy, by przelewać myśli na papier. Eckhart szlifował przemówienia Hitlera, przerabiał je, porządkował i oddawał, by ten mógł je wygłosić w swój charyzmatyczny sposób. To był układ idealny. Naziści obiecywali odzyskanie terenów zagrabionych traktatem wersalskim i położenie kresu rujnującym kraj reparacjom. Geniusz postulatów polegał na ich prostocie. Łatwe do zapamiętania były jak woda na polityczny młyn. Eckhart nadaje im nieco dramatyzmu hasłem: Niemcy, obudźcie się. A partia zyskuje nową identyfikację, którą okultyści Towarzystwa Thule wywodzą z kultury aryjskiej, swastykę oraz nową nazwę – Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników. To narodziny nazizmu. Ruch nabiera impetu, przyciągając wpływowych ludzi takich jak kapitan Ernst Röhm. Dla nazistów kapitan w stanie czynnym jest cennym nabytkiem, zna ludzi i ma dostęp do broni. Röhm był bohaterem wojennym, żołnierzem wielokrotnie odznaczanym za odwagę. Kochał wojnę, uwielbiał wojsko i walkę. Wierzył, że cele osiąga się siłą. Za sprawą traktatu wersalskiego ukochana armia Röhma skurczyła się do 100 tysięcy. Alianci przejęli jej broń i zniszczyli sprzęt.
Rum został zobowiązany do zorganizowania paramilitarnych bojówek i sekretnych składów broni. Tworzył groźne zaplecze polityczne. Szmuglował broń jako król karabinów maszynowych. Cele osiąga, siejąc terror i strach. Nie należy do przyjemniaczków, to uzależniony od władzy oprych. Ideologia nazistów i ich charyzmatyczny mówca przyciągają Roma, ale jego relacje z Hitlerem nie są zbyt bliskie. Dla niego bowiem Hitler jest jedynie środkiem do celu. Proszę pamiętać, że to on był oficerem, więc Hitler powinien spełniać jego rozkazy. Na początku w NSDAP nie traktowano Hitlera jako przywódcę. Był tym, który pozyskiwał zwolenników, co bardzo odpowiadało wpływowemu Romowi. Rom przyłączył się do ruchu, wspierając Hitlera finansowo i przedstawiając go wysokim rangą wojskowym. Partia się rozrasta, ale by mieć realny wpływ na politykę, musi wyjść poza pijalnię piwa. W grudniu 1920 roku Eckhart i Rom dostrzegają okazję do spopularyzowania idei nazistowskich. Zbierają środki, by kupić upadający tygodnik wydawany przez towarzystwo Thule. To pierwszy krok w kierunku rozwoju propagandy na skalę masową, narzędzia, które naziści opanują do perfekcji. Volkischer Beobachter jest przykładem na skuteczność nazistowskiej propagandy. Gazeta to duże nagłówki, przykuwające uwagę, artykuły i zdjęcia. Dziś każdy redaktor wie, że to bardzo efektywny sposób. W tamtym czasie Hitler oficjalnie pełni rolę rzecznika partii. Jednak Eckhart, będąc głównym redaktorem gazety, przystępuje do realizacji swojej wizji. Hitlera jako mesjasza. Hitler nie uważa się za Zbawiciela, bardziej za kogoś w rodzaju Jana Chrzciciela, który Mesjasza wyczekuje. Lecz Eckhart nazywa go nadchodzącym najwyższym. Przypisuje mu moce mitycznych, aryjskich przywódców. Nie tylko oddziałuje na wyobraźnię czytelników, ale też karmi ego Hitlera. Uświadamia sobie, że przy pomocy ludzi takich jak Eckhart może stać się wybawicielem narodu niemieckiego. Hitler naprawdę zaczął dostrzegać w sobie niemalże boskie moce. Eckhart nie jest jedynym nazistą, który widzi Hitlera w tej roli. Również Hess zaczyna wiernie mu służyć. Hess pełni funkcję pochlebcy. Ma silną potrzebę okazywania podziwu, szacunku graniczącego z hołdem. Hitler wydaje się zdystansowany, ale to nie zniechęca Hessa, a jedynie czyni jego idola bardziej tajemniczym i pociągającym. Hess pała do Hitlera niemalże miłością. Zachowuje się jak zakochany, oszołomiony, przymilny szczeniak. Wie, że będzie żył w cieniu tego człowieka, ale to jedyne, czego naprawdę pragnie. Niedługo po publikacji artykułu Eckharta autor zaczyna mianować Hitlera przywódcą, Führerem. Przywódca Hessa niebawem przejdzie metamorfozę. W lipcu 1921 roku partia nazistowska przeżywa kryzys. Eckhart odkrywa, że oficjalny przewodniczący partii Anton Drexler próbuje połączyć jej siły z innymi ugrupowaniami. Hitler wpada w szał. Jakim prawem ich manifest brukają inne partie? Natychmiast składa rezygnację. Jednak wcale nie zamierza odwrócić się od nazistów. To przebiegłe posunięcie. Rezygnuje, by odzyskać władzę. Jak? Mówi, albo mnie popieracie, albo radźcie sobie beze mnie. Zdaje sobie sprawę, że to on rozdaje karty. Otrzyma poparcie i doskonale o tym wie. Za pośrednictwem Eckharta żąda stanowiska przewodniczącego partii. Eckhart poddaje ultimatum Hitlera głosowaniu.
Miażdżącą większością głosów 543-1 członkowie partii decydują, że miejsce Drexlera zajmie Hitler. Eckhart oddaje mu całkowitą władzę w partii. Niebawem tego pożałuje. Naziści wciąż są małą organizacją o niewielkim znaczeniu. Jeśli będą chcieli przejąć władzę siłą, będą potrzebowali armii. W tym czasie życie polityczne w Niemczech się brutalizuje. Ernst Röhm zaczyna tworzenie bojówek partii, eufemistycznie nazwanych sekcją sportową. Do jesieni 1921 roku udaje mu się pozyskać 300 członków. Grupa mianuje się teraz sekcją szturmową. Bojówkarze Roma wyrzucają krzykaczy ze spotkań i zastraszają opozycję. Brakuje im jednak dyscypliny. Potrzebują przywódcy, a Röhm jako oficer armii nie może być z nimi kojarzony. W tym czasie do Monachium wraca idealny kandydat. Ambitny bohater wojenny, Hermann Göring, jest znów gotowy walczyć za sprawę, tym bardziej, że da mu to władzę, której tak bardzo łaknie. Göring uznaje, że może się przyłączyć do małego ruchu, którym od razu zyska poklask. Göring nie popiera skrajnych postulatów Hitlera, ale w imię władzy odkłada wątpliwości na bok. Ideologia nazistowska pozwalała mu się wybić. Dbał przede wszystkim o własne interesy i własną wizję kraju. Dzień po wysłuchaniu przemowy Hitlera mężczyźni spotykają się i Göring zaczyna rozumieć, jak może się przysłużyć partii nazistowskiej. Göring jest celebrytą, ludzie go niemalże czczą. Jest kimś, kogo warto mieć po swojej stronie. Wraz z innymi członkami wewnętrznego kręgu niebawem wydobędą partię z cienia. Gdy Hess rekrutuje nowych członków, a Röhm bojówkarzy, Göring zajmuje się przekształceniem sekcji szturmowej w niebezpieczną siłę. Göring był wprawnym politykiem i równie dobrym trenerem. Doskonale wiedział, co robi. Hitler powie później: oddałem w jego ręce nieokrzesaną hołotę, a on w krótkim czasie przemienił ich w 11-tysięczną armię. Gdy gwiazdy Göringa, Röhma i Hessa jaśnieją, Eckhart czuje, że jest spychany na margines. Zaczął postrzegać Eckharta jako przeszkodę na drodze politycznej. Jest pijakiem. Dużo mówi, ale nie idzie za tym czyn. Nie jest wystarczająco rewolucyjny. Hitler jest coraz bardziej zmęczony mentorem, a ten coraz częściej zagląda do kieliszka. Eckhart zaczyna mieć poważne wątpliwości co do Hitlera. Zarzuca mu kompleks Mesjasza. Cóż za ironia. To Eckhart od zawsze szukał Zbawiciela, a kiedy ten się zjawił, nie przypadł mu do gustu. Hitler uznaje Eckharta za fatalistę, pedanta i pesymistę. Eckhart nagle zdał sobie sprawę, że stworzył potwora, nad którym wkrótce nie zapanuje. Röhm również przeżywa kryzys. Jego zaangażowanie polityczne w skrajne prawicowe ruchy przyciąga uwagę dowódców armii. Dostaje ultimatum. Albo kariera wojskowa, albo partia nazistowska. Röhm musi wybrać pomiędzy pozostaniem w armii i pracą na rzecz jej odbudowy, a postawieniem wszystkiego na jedną kartę. To bardzo trudna decyzja. Na razie wciąż rekrutuje ochotników do prawicowych bojówek. Jeden z nich wyróżnia się szczególnym entuzjazmem. To Heinrich Himmler. Skoro dzięki Röhmowi Himmler dostanie mundur i nabierze poczucia, że jest żołnierzem, przyłączenie się do bojówek wydaje mu się bardzo pociągające. Röhm wprowadza Himmlera w szeregi partii,
i w sierpniu 1923 roku zostaje on jej członkiem z numerem 14303. Z początku pozostaje pod opieką Roma. Niewiele wskazuje na to, że stanie się najbardziej okrutnym i budzącym trwogę mordercą Żydów. Główni aktorzy wydarzeń są w pogotowiu, czekają jedynie na odpowiednią chwilę. Niemcy pogrążają się w gospodarczym chaosie. Inflacja szaleje. Cena chleba w ciągu zaledwie 10 miesięcy wzrasta ze 165 marek do ponad biliona. Hiperinflacja w 1922 i 1923 roku była dla wielu niemieckich obywateli traumą. W ciągu jednej nocy bogacze stawali się biedakami. W tych latach wszystko było nieprzewidywalne. Czy ich świat właśnie legł w gruzach? Co się wydarzy? Czy ktoś dźwignie Niemcy z potężnego kryzysu? Rząd Weimarskiej Republiki nie ma innej możliwości niż zaniechanie wypłacania rekompensaty. W odwecie wojska francuskie i belgijskie zajmują zagłębie Rury, serce gospodarki kraju. Po raz pierwszy obce wojska wkraczają na tereny niemieckie. Nie ma nic gorszego niż okupacja. Dla Niemców, bardzo dumnego narodu, to była nie tylko obelga, ale poniżenie. Dla Göringa i nazistów zaś sygnał do walki. Oto idealny moment. Zrujnowana gospodarka i całkowity upadek klasy średniej. Czują, że nadszedł ich czas, że przewrót ma szansę się powieść. Göring wie, że czas działa na ich niekorzyść. Kryzys gospodarczy uderza również w zasoby partii, a bojówkarze się niecierpliwią. ...26 września 1923 roku. Rom musi się opowiedzieć. Opuszcza armię i stawia na jedną kartę. Nazistowski przewrót. Zachęca Hitlera, zapewniając, że większość armii go popiera i nie stanie mu na drodze. Zapada decyzja. Nadszedł czas, by przejąć władzę. Ale jak? Inspiracja nadchodzi z zewnątrz. Najbardziej skuteczny faszysta Europy, Benito Mussolini, przejął władzę we Włoszech kilka miesięcy wcześniej. Zdobył poparcie i pomaszerował na Rzym ze swoją 30-tysięczną armią. Göring rzekł: tak to właśnie się dzieje. Nie czekajmy na poparcie elektoratu. Sięgnijmy po władzę tak jak Mussolini. Potem ją uprawomocnimy. Plan obejmuje zajęcie Bawarii, a następnie marsz na rząd w Berlinie. Celem puczu jest obalenie rządu Bawarii, a następnie sięgnięcie po władzę w kraju. Po prostu. Rządy Bawarii spoczywają w rękach szefa policji, wojska i wicepremiera Gustawa von Kahra. Jeśli uda ich się przeciągnąć na swoją stronę, zyskają wsparcie policji i wojska. Jest jeden problem. Hitler nie jest znany nigdzie poza Monachium. By odnieść sukces, potrzebują figuranta, którego zna cały kraj. O pomoc proszą Erisha Ludendorffa, bohatera niemieckiej prawicy i dowódcę armii w I wojnie światowej. Ludendorff jest wzorem generała o pruskiej aparycji. Niemcy bardzo go cenią. Kiedy naziści dowiadują się, że wicepremier Kahr planuje publiczne wystąpienie w Burger Braukeller, jednej z pijalni Monachium, a szefowie policji i wojska będą tam obecni, wiedzą, że muszą działać szybko. Naziści obawiają się, że von Kahr ich ubiegnie. Podejrzewają, że podczas spotkania ogłosi niepodległość Bawarii, a nie na tym im zależy. Myślą: nie mamy czasu do stracenia. Göring mobilizuje sekcję szturmową. Hess będzie dowodził armią bojówkarzy podczas zajęcia Burger Braukeller.
Plan obejmuje przejęcie kontroli nad spotkaniem i pojmaniem trzech kluczowych osób. Gdy to się stanie, bojówki dowodzone przez Roma i Himmlera przejmą główne budynki wojska i policji w mieście. Czekają jedynie na rozkaz. Göring czekał na tę chwilę od dawna. Wkłada mundur ze wszystkimi medalami wraz z niebieskim Maxem. To chwila jego chwały i szansa, by ponownie zabłysnąć. Ma wielkie plany. Uważa, że iskra, którą zapruszą teraz, wkrótce pozwoli im przejąć władzę w Niemczech. Dla wszystkich członków wewnętrznego kręgu Hitlera to chwila, której wyczekiwali. Mają szansę przejąć władzę i pokazać światu, na co ich stać. Göring przybywa do Burger Braukeller z setką uzbrojonych szturmowców. 600 bojówkarzy oddziałów szturmowych otacza pijalnię. Oddziały Göringa są niezwykle zdyscyplinowane i dobrze ubrane, więc kiedy wysiadają z ciężarówek przed miejscem spotkania, policja bierze ich za żołnierzy regularnej armii i wpuszcza do środka. To fantastyczny fortel. Wewnątrz Gustav von Kahr przemawia do tłumu. Towarzyszą mu szef policji i dowódca. Göring i bojówkarze wpadają do pijalni i ustawiają karabin maszynowy w końcu sali. To daje im przewagę. Następnie torują drogę Adolfowi Hitlerowi. Hitler kroczy otoczony swoimi ludźmi. Celuje w sufit i strzela. W dół leci drewno i tynk. Ogłasza początek narodowo-socjalistycznej rewolucji. Zbierają dzierżących władzę i rozpoczyna negocjacje. Próbuje ich przekonać, by poparli przewrót. Spotyka się z odmową. Von Kahr i pozostali dwaj stawiają opór. Nie poprą Hitlera. Hitler desperacko wyczekuje pomocy w negocjacjach ze strony Ludendorffa, ale tego nie ma na spotkaniu. Człowiek, który miał dodać mu splendoru i wiarygodności, nie pojawił się. Z pistoletem w dłoni Hitler próbuje ich zastraszyć. Są nieugięci. Wie, że nie może zacząć strzelać, nie tędy droga. W pomieszczeniu panuje chaos. W sali głównej Hess wyznacza oponentów do porwania i wywiezienia z miasta. Göring trzyma tłum w ryzach. Próbuje utrzymać porządek w głównej sali. By to osiągnąć, rozchyla poły płaszcza i pokazuje medal niebieskiego Maxa. Żartował z gośćmi, mówiąc im, że powinni spokojnie dokończyć swoje piwo. Pokazał się z najlepszej strony, albo z najgorszej. Po zamknięciu drzwi pijalni do akcji wkracza Rom. Wydaje swoim ludziom rozkaz przejęcia bawarskiego ministerstwa wojny. Himmler dumnie dzierży sztandar. Podobno nagle znalazł się na tyłach, by mobilizować innych do marszu. Czy to dowód na słabość jego charakteru? Nie wiem, ale podczas marszu głównie machał flagą. Bawię się w żołnierza, ale jestem dzielny. Maszeruję z innymi, biorę udział w akcji. Jednostki szturmowe w całym mieście zbliżają się do swoich celów. Jednak w pijalni Göring ma kłopoty z utrzymaniem porządku. A negocjacje Hitlera utknęły w martwym punkcie. W akcie desperacji odwraca się do tłumu i wygłasza płomienne przemówienie, kłamiąc, że ma poparcie rządu. O dziwo, ludzie mu wierzą i wtedy jakby to był celowy zabieg, wkracza Ludendorff. Roztacza aurę swojego autorytetu i władze Bawarii godzą się wesprzeć przewrót. Iskra rewolucji wreszcie zabłysła. Na zewnątrz oddziały Roma i Himmlera przejęły kontrolę nad Ministerstwem Wojny. Niektóre jednostki wojska i policji przyłączają się do puczu. Wygląda na to, że przewrót się uda.
Hitler opuszcza Göringa i Ludendorffa, by sprawdzić, jak radzi sobie Rom. Wychodzi z pijalni i udaje się w kierunku barykad. Obejmuje Roma i mówi: udało się, właśnie tworzy się rząd Nowej Rzeszy. Atmosfera w Burger Brauker uspokaja się, lecz gdy Göring jest zajęty zamawianiem piwa, Ludendorff popełnia poważny błąd. Karr prosi, by go wypuścił. Ludendorff odpowiada: jasne, tylko obiecaj, że się od nas nie odwrócisz. Von Karr zapewnia Ludendorffa o swojej lojalności. Przechodzi obok pijanych oddziałów Göringa i opuszcza pijalnię. W innej pijalni Eckhart, niegdysiejszy mentor Hitlera, jest zupełnie nieświadomy puczu. To doskonały przykład na to, jak bardzo Eckhart znalazł się poza kręgiem Hitlera. O przewrocie dowiaduje się po północy telefonicznie. Zadzwonił jego znajomy, pytając, gdzie się podziewałeś. Słyszałeś, co się stało? Już pozamiatane. Kiedy Eckhart słyszy, że uwolniono von Karra, dostrzega zagrożenie. Wiedząc, że nie można mu ufać, wykrzykuje: zdradzono nas. Eckhart ma rację. Von Karr mobilizuje wojsko. W jednej chwili dobra pasa nazistów się kończy. Dochodzi do impasu. O świcie zwolennicy Hitlera znów nie wiedzą, co robić. Rano Eckhart udaje się do siedziby partii. Oddziały szturmowe skandują jego slogan: Niemcy, obudźcie się. Ale Eckhart, który zainicjował wszystko, został zepchnięty na margines. Właśnie przybył jego były protegowany. Samochód Hitlera ostro hamuje. Hitler rzuca Eckhartowi gniewne spojrzenie i mówi: wsiadaj do samochodu i jedź za mną. To ostatni raz, kiedy ze sobą rozmawiają. By przechylić szale na stronę nazistów, Ludendorff przejmuje inicjatywę. To on krzyczy: maszerujemy. Naziści udają się w kierunku centrum miasta, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. Göring, Hitler, Ludendorff idą ramię w ramię. Ale władze już na nich czekają. Göring zostaje postrzelony w nogę. Jest ranny, nie może iść, czołga się. Zostali otoczeni w wąskiej uliczce. Panuje chaos. Naziści przegrywają i rzucają się do ucieczki. W zamieszkach ginie 16 nazistów. Wielu zostaje rannych, a Hitler ledwo uchodzi z życiem. Kula przelatuje tuż obok. Tych kilka centymetrów mogłoby zmienić bieg historii. Eckhart widzi, jak człowiek, którego mianował wybrańcem, bierze nogi za pas. Przewrót skończył się klęską. Ciężko ranny Göring ucieka do Austrii. W kraju jest ścigany. Jego marzenia o chwale legną w gruzach. Hess również zbiegnie do Austrii. Himmler wraca do domu matki. Jeszcze nie jest na tyle ważny, by zwrócić uwagę władz. Rom poddaje się i trafia do więzienia wraz z Hitlerem. Pucz okazał się porażką. Wewnętrzny krąg został rozbity, partia rozwiązana, a przywódca uwięziony. Nikt nie podejrzewał, że ci ludzie ponownie dojdą do władzy i rozpętają drugą wojnę światową. To była dla nich cenna lekcja.
Rewolucja się nie udała. Demokrację obala się, wykorzystując najpierw jej narzędzia. W nadchodzących latach porażka puczu zostanie przekuta w legendę o walce. Ci z najbliższego kręgu Hitlera, którzy wzięli udział w przewrocie, na zawsze przy nim pozostaną. Pucz był jak braterstwo krwi dla głównych twórców III Rzeszy. Dietrich Eckart nie dożyje początków III Rzeszy. 6 tygodni po nieudanym przewrocie jest umierający. To skutek nadużywania alkoholu. Jego ostatnie słowa są jak proroctwo. Popierajcie Hitlera. Będzie tańczył, ale to ja skomponowałem melodię. Nie opłakujcie mnie, miałem większy wpływ na historię niż jakikolwiek inny Niemiec. To kwintesencja Eckharta. Prezentuje się jako mistrz pociągający za sznurki, jako twórca nowych Niemiec, które wkrótce nadejdą. Śmierć Eckharta kończy pierwszy akt sztuki o nazistach, ale jego spuścizna wciąż jest żywa. Eckhart nigdy się o tym nie dowie, ale Hitler będzie go czcił i traktował jako członka wewnętrznego kręgu. Zadedykuje mu pierwszy tom Mein Kampf i nazwie duchowym ojcem narodowego socjalizmu. Choć Eckhart umiera, jego ideologia pozostaje żywa. Hitler i jego zwolennicy przekażą ją dalej, doprowadzając do największej tragedii naszych czasów. Nikczemna ideologia Hitlera wciąż zbiera żniwo.